Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść Go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: Czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej? Powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. W ostatnich dniach ewangelista Marek nakreśla nam sylwetkę Jezusa i niejako zmusza nas do refleksji nad pytaniem, kim właściwie jest Jezus z Nazaretu. Czy jest tylko zwykłym człowiekiem, czy może kimś więcej? Widzieliśmy Jezusa uzdrawiającego z choroby, wyrzucającego demony, nauczającego z wielką mocą. Dziś słyszymy opowiadanie o tym, że Jezus posiada władzę odpuszczania naszych grzechów. Naszych grzechów. Podkreślmy to jeszcze raz. Za każde przestępstwo w imię sprawiedliwości powinniśmy zostać ukarani. Lecz Bóg jest miłosierny i hojny w przebaczaniu oraz okazywaniu ludziom swojej łaski. Nikt nie może odpuścić nam naszych grzechów, jedynie Bóg może to uczynić. Jezus w dialogu z faryzeuszami udowadnia im, że właśnie On jest tym jedynym miłosiernym Bogiem, który może odpuścić nam, ludziom, nasze przestępstwa. Czy przyjmuję Jezusa jako łaskawego Boga, który ma władzę mnie osądzić i ma władzę przebaczyć mi moje własne grzechy? Czy podczas modlitwy powierzam Jezusowi swoje trudy, słabości i grzechy? Czy modlę się również za innych grzeszników, zwłaszcza za tych zatwardziałych, prosząc Boga o ich nawrócenie i przebaczenie im grzechów? Pamiętajmy, że nie jesteśmy skazani na śmierć w naszych przewinieniach, skoro Bóg jest po naszej stronie i jest zawsze gotów brać nas w obronę. Zawierzmy się dzisiaj Jezusowi, naszemu adwokatowi, obrońcy, abyśmy nie zginęli, ale mieli żywot wieczny.